Dzień dobry. Witamy w niecodziennym podcaście NeuroProjekt. Jestem Błażej Sawicki i dzisiaj poprowadzę dla Was rozmowę. Jest ze mną Piotr Baćmaga, czyli fizjoterapeuta, instruktor masażu tkanek głębokich, z pracy manualnej z pacjentem oraz Krzysztof Kwieciński, również fizjoterapeuta, instruktor masażu tkanek głębokich i wielbiciel pracy z ciałem i duszą. Tak, dokładnie. chłopaki. Witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Dzięki za zaproszenie. Witaj, cześć. Bardzo mi miło. Słuchajcie, opowiemy sobie trochę o tym, yy, dla kogo jest masaż tkanek głębokich, co on wnosi w warsztat terapeuty i kiedy warto go zrobić. Dobrze ująłeś na samym początku. Rzeczywiście masaż tkanek głębokich jest to pewnego rodzaju warsztat, a my niczym ten metaforyczny stolarz będziemy posługiwali się wszelkimi narzędziami, które właściwie w tym warsztacie się znajdują. I tu bym powiedział, że właśnie takim doskonałym warsztatem jest masaż tkanek głęboki. Jest to szkolenie idealne na start, jak to często mamy okazję podkreślać. Jest to szkolenie skierowane dla fizjoterapeutów, studentów fizjoterapii techników masażu, e, dzięki temu szkoleniu będziemy mieli możliwość właściwie nauczyć się jak posługiwać wybranymi narzędziami w tymże warsztacie, a dysponujemy właściwie wieloma z nich. Mniej więcej posługujemy się takim stwierdzeniem, które szeroko omawiamy, jakim jest lay diagnostyczny. I lej diagnostyczny jest to narzędzie, e, które będzie nam się pozwalało jakby posługiwać innymi tymi narzędziami e, dalej. E, w, te, w skład takich narzędzi, którymi dysponujemy jest to wywiad, który szeroko sobie e, analizujemy, omawiamy jak on powinien wyglądać, ponieważ z poziomu samego wywiadu często 80% jesteśmy w stanie wyciągnąć samej tej esencji, którą przekładamy na pracę taką. Bezpośrednio z pacjentem. Później mamy analizę posturalną, czyli fantastyczne narzędzie, które jesteśmy sobie w stanie, dzięki niemu właściwie jesteśmy w stanie ocenić, co, jak właściwie wyglądał naszego pacjenta pod kątem takim wizualnym, takim przestrzennym. Kolejnym takim narzędziem, które fantastycznie się właściwie spisuje na szkoleniu z masażu tkanek głębokich i często kursanci napiszą po szkoleniach, że są zachwyceni, bo mają to narzędzie takie manualne. Nie, że tylko test ścienny, szuflada przednia, nie jakieś podstawowe objawy, które mogą sobie ocenić, ale rzeczywiście jest to narzędzie, którym mogą się posługiwać e, i daje odpowiedzi, co w ciele siedzi, i na podstawie tego będziemy mogli dalej posługiwać się czymś, co właściwie u nas na też szkoleniu występuje, czyli wprowadzenie do elementów neurodiagnostyki i terapii. Uzupełniamy to elementy testów diagnostycznych, testów bezpieczeństwa. Voilà, mamy wszystkie narzędzia, które dają nam idealny lej diagnostyczny, gdzie na samym dole mamy tę esencję. To wszystko, co jest najlepsze z wiadomości, które możemy wyciągnąć od naszego pacjenta, no i mamy gotowy przepis na skuteczną terapię. Super, czyli cały ten masaż tkanek głębokich to nie jest tylko kurs, na którym uczysz się konkretnych technik, ale też sposobu myślenia, planowania i postępowania od samego początku czyli też przez wywiad i diagnostykę dopiero potem przez terapię i tak naprawdę ocenę tego, jak, jak to działa. Tak, zdecydowanie. Na samym początku jakby staramy się z Krzysztofem wspólnie w parze e, na szkoleniach uczyć, myśleć i wyzbyć się wszelkich algorytmów, ponieważ w postępowaniu takim e, po zabiegach chirurgicznych rzeczywiście możemy się posługiwać pewnego rodzaju jakby ramami czasowymi, algorytmami pracy, natomiast to i tak wszystko jest indywidualnie dostosowywane. My z kolei e, uczymy myśleć trochę nie nieszablonowo na zasadzie że to, że pacjent nas, nam powie, że boli go w miejscu A, no to jest pewna tylko dla nas informacja. To nie znaczy, że musimy tam manualnie, bezpośrednio pracować. To, co my chcemy, na co zwracamy uwagę, żeby zrozumieć, dlaczego to w miejscu A powstało, czyli zrozumieć, gdzie leży przyczyna efektu, który najczęściej nam się objawia. Więc tak, masaż tkanek głębokich to nie tylko takie suche lub nawet na oliwce, na jakimś delikatnym poślizgu masowanie miejsca bólowego. To jest już pewnego rodzaju... Mam wrażenie, podejście takie filozoficzne do pracy z człowiekiem, gdzie uczymy wielu rzeczy, przede wszystkim myślenia i jak łączyć te kropki, bo często zdarza się tak, że jednak kursanci, którzy przychodzą, no to już pracują sobie z pacjentami, więc już jakieś doświadczenia, jakąś swoją wiedzę mają, mają swoje narzędzia, a my staramy się połączyć to wszystko, żeby mieli taką od A do Z pewność przede wszystkim w, w sobie, pewność siebie do tego, aby pracować z tym pacjentem. Czyli to nie tylko masaż, na zasadzie kiziu-miziu, to jest praca z myśleniem, gdzie głównie na naszej pracy będzie opierało się to kombinowanie, jak temu pacjentowi w najlepszy sposób pomóc. Dobra, super, że wspomniałeś o tej pewności siebie. Wydaje mi się, że częstym takim, może nie problemem, ale pierwszą przeszkodą którą młodzi terapeuci mogą napotykać na takiej swojej drodze, właśnie w rozwoju takim terapeutycznym i w ogóle jako osoba, która pracuje z ciałem, jest to, że wychodząc ze studiów, masz jakiś zestaw, już powiedzmy, narzędzi, ale ze względu na brak tego doświadczenia, brakuje ci tej pewności siebie, która tak naprawdę stanowi bardzo duży element tego, w jaki sposób ta Twoja praca i terapia przebiega. I teraz tak sobie myślę, że jeżeli na masażu tkanek głębokich u was opiekujecie się nie tylko tematem stricte nauki, technik, diagnostyki, to też w jaki sposób wypatrzycie na to, że ci terapeuci wychodzą bardziej pewni siebie, jak to wygląda i jak to ubrać? Może Krzysiu? Tak, ja tutaj właśnie chciałbym powiedzieć, że taki, taka moja zasada, z której ja wychodzę, no to jest właśnie to, że każdy z nas tak naprawdę powinien przejść taki kurs pewności siebie, ale jak ja to rozumiem, właśnie w kontekście masażu tkanek głębokich. To jest tak, że kiedy ty kończysz studia, no to właśnie masz jakieś narzędzia do tego, żeby nimi pracować, ale właśnie brakuje tobie tej praktyki. I te sześć dni z nami zapewnia tobie bardzo dużą ilość tej praktyki i nawet jeżeli jesteś studentem drugiego, trzeciego roku, bo tak się zdarza, że są u nas takie osoby, to one mogą sobie praktykować, a my możemy jakby Dzięki naszemu doświadczeniu pokazać, w jaki sposób można to robić. I kiedy ty zaznajamiasz się z tymi narzędziami, zaznajamiasz się z jakimś takim sposobem myślenia, to ty tak naprawdę poznajesz siebie w tej pracy. Więc jak poznajesz siebie, ufasz sobie e, tak naprawdę, bo wierzysz w te narzędzia, bo je dostajesz, jesteś w stanie jakby przez te 6 dni je opanować, to tak naprawdę ta pewność siebie sama się nabywa poprzez to doświadczanie. I teraz, kiedy ty doświadczasz na tym, na tym warsztacie, to ty możesz właśnie wierzyć w to, że kurczę, ja wiem, jak to zrobić, bo my dajemy, że tak powiem, ten algorytm, że robisz wywiad, robisz sobie później analizę posturalną, potem właśnie robisz to badanie, więc ty wiesz, jak to badanie w ogóle ma wyglądać. I to są często rzeczy, których na studiach nie wiesz, ale wiesz, że powinieneś coś zrobić, ale nie masz jakby tej kolejności. Więc my mamy taką um, opcję, że my możemy pokazać tą układankę, jak przechodzi przez jakiś tam labirynt. Masz jakiś proces myślowy, i my nie uczymy, że jak masz to i to, to robisz to i tamto. Tylko, jeżeli jestem w takiej i takiej sytuacji, to mogę zrobić to, to lub to. Więc wtedy, kiedy masz te narzędzia, to ty wiesz, jak potem z nich korzystać. Okej, okay, I... czyli nie tylko stricte naukę tego, co mm -hmm. robić, ale też y, wyuczenie takiego mm -hmm. sposobu myślenia. Dokładnie tak. Gdzie Uczę się korzystać z różnych kompetencji. Mhm, tak, dokładnie to. No bo jeżeli ja wiem, jak coś ma działać, wiem, jaki ch chcę osiągnąć efekt, i jeszcze wiem, że potrafię, no to wtedy robię to. to wtedy po prostu to robię. Nie? Dobra. Hmm, powiedzcie mi teraz tak: jak mamy fizjoterapeutę albo technikę masażu, albo nawet trenera, który trafia na taki kurs, to jest tak często, przynajmniej z mojej perspektywy, że Osoba po takim kursie, która zdobędzie jakąś wiedzę, kompetencje, zaczyna tym pracować, w którymś momencie stwierdza, że gdzieś tam chciałaby poszerzyć ten swój warsztat z narzędziami, którym pracuje sobie razem z pacjentem. I teraz powiedzcie mi: co po takim masażu tkanek głębokim, podstawowym, można robić dalej u Was? Odpowiem klasycznie, tak jak to fizjoterapeuci mają w zwyczaju. To zależy. To zależy, w czym czujesz się dobrze, to zależy, w którym kierunku chcesz iść. Więc jeżeli masz swoje doświadczenia, wewnętrzne przemyślenia, że miałeś styczność z pacjentami z różnych dziedzin, z różnych jakby specjalizacji, czyli mieliśmy pacjentów nie, neurologicznych, mieliśmy pacjentów traumatycznych, taka typowa urazówka, ktoś może chce bardziej skupić się na neurofizjologicznym podejściu do pracy, ktoś chce skupić się na pracy trzewnej stricte, więc Trzeba właściwie odpowiedzieć sobie na pytanie, z jaką grupą pacjentów chcemy pracować i do tego dobrać odpowiednie szkolenie. Masaż tkanek głębokich jest na tyle uniwersalny, że dajemy. Często odpowiedzi jak pracować w różnych schematach, bo mamy. Elementy neurodiagnostyki i terapii drugiego dnia. Ostatniego dnia pracujemy sobie intraoralnie, więc pracujemy z jamą ustną, więc jeżeli ktoś czuje, że chciałby pracować sobie na przykład w ujęciu pracy yy, powiedzmy zestawami skroniowo-żuchwowymi, to też będzie miał tę wiedzę czy mu to się podoba, czy ta praca jest wdzięczna, czy ta praca w jakiś sposób oddaje. Natomiast jeżeli ktoś czuje, że chce pracować sobie strukturalnie, chce posturalnie sobie pracować, no to super rozwiązaniem tego wszystkiego jest kontynuowanie masażu tkanek głębokich, tylko w ujęciu zaawansowanym, gdzie Michał Dzierżgwe razem z Patrykiem Sobotką mają okazję realizować takie szkolenie. Czwartego dnia mam taki swój panel, gdzie mam okazję wprowadzać kursantów w pracy z elementami. Jamy brzusznej, pracy z jamą brzuszną, i to jest super na przykład do rozwinięcia na drugim module neurodiagnostyki i terapii. Jeżeli ktoś czuje po takich sześciu dniach warsztatowych, że jego palce, dłonie, ręce skutkiem przeprostów, jakiejś hipermobilności, lub czuje, że fizyczna to jest dla niego praca, bo są też takie refleksje, gdzie rzeczywiście spotykamy się z takimi opiniami, no to. Kursanci zadają nam pytanie, co dalej. No to my w takim przypadku dajemy super alternatywę i rozwiązanie, czyli terapia narzędziowa razem z Marcinem Zarzębłowskim. I to będzie świetne rozwiązanie dla osób, które chcą posługiwać się pracą narzędziową, która uzupełni ich tę pracę manualną. I to jest super rozwiązanie. Elementy na przykład zawsze na to stawiamy, że jednak. Praca manualna, praca z pacjentem to jest jakby część całego sukcesu, więc edukacja ruchowa, więc wszelkiego rodzaju kwestie związane z treningiem. Więc tutaj kwestia treningowa na pewno byłaby super uzupełnieniem i jest szkolenie w neuroprojekcie. No, jeżeli mówimy o neurotreningu, to w ogóle zagospodarowanie takiej ruchowej części terapeutycznej no, myślę, że tutaj no, jest super istotne, bo nawet jak sobie pomyślimy o tym, że ok, każdy terapeuta gdzieś tam porusza się po jakichś tam trzech obszarach, nie, ta praca manualna, ta praca ruchem, no i powiedzmy fizykoterapia, która jeszcze gdzieś tam się jakoś tam działa, no to mimo wszystko, nie wszystko zrobimy samą pracą manualną i nie wszystko zrobimy ruchem, mhm. więc fajnie, mm, fajne jest to, że integrując gdzieś tam te dwa podejścia, możemy faktycznie tych pacjentów, Poprowadzić w taki sposób, żeby ta nasza terapia nie była tylko skuteczna tu i teraz, ale też bardzo często wychodziła do przodu. dawała tak im taką możliwość takiego zdrowia, takiego kompletnego, już nie tylko ze względu na jakieś tam problemy strukturalne, ale takiej już bezpośredniej aktywności, którą tam mają ograniczoną hmm. z tego powodu. Jest takie pożekadło piłkarskie, że nie ma futbolu bez alkoholu i nie ma efektów terapeutycznych bez pracy manualnej i ruchu. I tu my też staramy zawsze się mówić, że jednak uzupełnieniem terapii jest edukacja ruchu. Gdzie później pacjent ma szansę i przestrzeń na to, żeby pracować. Więc myślę, że jeżeli mamy potrzebę na przykład nauczenia się trochę kwestii manualnych, trochę ruchowych, ten neurotrening będzie tutaj świetnym rozwiązaniem. Dobra. Ja wiesz, tutaj chciałbym tylko dodać, że przez to, że ja pracuję trochę inaczej, Piotr pracuje trochę inaczej, to ludzie na kursach czasem mają takie, no bo ja jeszcze nie wiem w którym kierunku chcę iść i to, że ja pokazuję swoje jakby narzędzia pracy, czym ja bardziej preferuję pracować. Piotr pokazuje trochę swoje rzeczy mamy też jakby właśnie to pojęcie z, z innych szkoleń, bo znamy po prostu się z instruktorami. To my czasami podpowiadamy, że jeżeli chciałbyś na przykład pracować w taki w taki sposób, to warto byłoby to poszerzać w tym kierunku. A jeżeli chcesz pracować w taki w taki sposób, no to właśnie nie wiem na przykład NIT jest chociażby fajnym narzędziem dla ciebie, tak? Bo ja głównie opieram swoją praktykę o neurodiagnostykę i terapię, więc ludzie mogą mnie to chociażby o to zapytać. Więc to jest też fajne, że nie pracujemy, znaczy tak, pracujemy bardzo podobnie, a jednocześnie bardzo, bardzo różnie. I, I to, jakby też jest fajne, że my z jakby ze swoich doświadczeń możemy komuś przekazać jakiś tam kierunek. Okej, okay, czyli. Idealne szkolenie na start, nie tylko ze względu na umiejętności i pewność siebie, ale również na pokazanie możliwości i rozwijanie się w różnych drogach, żeby no, faktycznie uczyć tych ludzi, że ta droga do celu jest różna i ona też zależy nie tylko od pacjenta, ale też od nich. Absolutnie tak. My zawsze zwracamy uwagę na to, że nie ma idealnego szkolenia. Szkola, szkolenie idealne nie istnieje, natomiast warto mieć wiele szkoleń odbytych, gdzie w takiej skrzynce z narzędziami rzeczywiście możemy w danej chwili posłużyć się jednym z tych narzędzi, czyli na przykład praca manualna, czyli po takim zaawansowanym masażu tkanek głębokich, po masażu tkanek głębokich możemy się opierać na tej pracy. Jeżeli czujemy, że mamy jakiś przestój, już sufit, którego nie jesteśmy w stanie w jakiś sposób ominąć, no to możemy posłużyć się innym narzędziem, które mamy. Zbadajmy sobie pacjenta funkcjonalnie, oceńmy neurodiagnostykę i terapią, jak ten pacjent angażuje się, jak obciążony jest jego układ nerwowy i być może da nam to odpowiedź. Jeżeli to nie jest w stanie nam odpowiedzieć, być może dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie terapii na przykład narzędziowej. Jeżeli to nie to, no to być może punkty spustowe, które na przykład uleżka hmm. można na szkoleniu w neuroprojekcie też skończyć. Więc w razie czego my zawsze będziemy powtarzać, że nie ma idealnego szkolenia. Idealne jest to, jeżeli mamy kilka narzędzi, którymi możemy się posługiwać. I to niewątpliwie neuroprojekt jest w stanie zaoferować. Dobra. Tak. Powiedzcie mi teraz tak. Jakiś czas temu miało premierę, możemy chyba tak powiedzieć, wasze szkolenie kręgosłup przyjny. Tak jest. Powiedzcie mi, co tam robicie, o czym jest to szkolenie? Ja troszeczkę dam wstęp, Piotrek najwyżej dokończy. Staramy się przede wszystkim pokazać rzeczy, których no nie ma na mtg -u bo chodzi o to, że po prostu trochę zawęzić temat wokół szyi i ciekawym takim spostrzeżeniem jest to, że kurs, który trwa 6 dni, ma podobny skrypt, grubość jak ten, który robimy dwudniowy, tak? Czyli jeden dzień jest online, drugi dzień jest warsztatowy, typowo mocno warsztatowy kurs i tam robimy właśnie testy bezpieczeństwa. Przechodzimy przez różne segmenty naszego odcinka szyjnego, potem pokazujemy techniki, jak pracować z konkretnym mięśniem. Ja też dorzucam takie techniki odruchowe, bo praca sama, jakby z szyją, no to jest jedno, ale też fajnie, żeby wdrożyć tam systemy, chociażby ten układ limfatyczny, jakiś drenażowy. Też głównie taki aspekt emocjonalny poruszam, więc jakby można to bardzo fajnie połączyć, żeby tą technikę i, i tą pracę z odcinkiem szyjnym fajnie wykorzystać. A na kursie widzimy, że ten obszar jest Dosyć problematyczne, więc właśnie chociażby dlatego chcieliśmy stworzyć takie szkolenia. Praca z odcinkiem szyjnym to nie tylko praca z kręgosłupem, to praca także z głową i to jest jakby dla nas już jedna część. Ciężko byłoby to nazwać kręgosłup szyjny i głowa. Kręgosłup szyjny mocuje naszą tę głowę, więc siłą rzeczy to jest dla nas jedna całość. Rzeczywiście wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom kursantów, którzy zwracają nam szczególną uwagę na to, że jednak nie czują się pewnie w tej pracy. I po wielu tygodniach naszych przemyśleń, gdzie Rozmawialiśmy, jak możemy poprawić kwestie związane z masażem tkanek głębokich, bo to na co zwracamy uwagę, za każdym razem pytania ludzie na kursie e, pełnią pewną dynamikę tego szkolenia i my mamy taką refleksję, że każde szkolenie jest lepsze niż poprzednie, przynajmniej staramy się we dwóch na ten temat rozmawiać, co moglibyśmy zrobić lepiej, co moglibyśmy ulepszyć i rzeczywiście ciężko byłoby objąć tak kompleksowo odcinek szyjny w pracy na masażu tkanek głębokich stąd jakby naprzeciw wychodziliśmy oczekiwaniom kursantów stworzyliśmy to szkolenie oprócz tego co Krzysztof powiedział, że były testy bezpieczeństwa to robimy też testy korzeniowe, badanie neurologiczne, robimy sobie testy toniczności mięśniowej, więc to jest kompleksowe podejście do pracy z odcinkiem szyjnym i głową. Okej. Okay. Dobra. Fajnie, że mówicie o tym, jak do tego doszliście, bo ja na swoich doświadczeniach też mam takie przemyślenia, że wychodząc ze studiów już jako powiedzmy fizjoterapeuta, zderzasz się z tym, że okej, okay, znasz techniki, byłeś na paru kursach, okej, okay, coś już umiesz robić, ale dalej ten obszar szyi głowy. Jest taki trochę magiczny, bo z jednej strony wszyscy gdzieś tam mówili na etapach wczesnej edukacji, że lepiej tam być super ostrożnym, bo można pacjentom zrobić krzywdę. Jak poszedłeś dalej, okazuje się, że jednak można z tym wdzięcznie pracować, i nawet gdzieś tam okolica stawu skraniowo i dużo pracy w okolicy podpocelicznej, i też samą głową. No i teraz faktycznie, jeżeli na kursie na przykład na mtg jest tak, że masz poczucie, że nie do końca czujesz ten obszar i chciałbyś się w nim rozwijać dla własnej takiej pewności siebie, żeby wiedzieć, co robisz z danym obszarem, no to to, to jest myślę super uzupełnienie dla takiego terapeuty. Tak jest. Ja nie wiem dlaczego, ale odcinek Szyjny kręgosłupa jest takim trochę dołem podkolanowym, <noise> gdzie tak. na studiach dostajemy informację, że. Tam uważać? Idą, tam uważać, są istotne naczynia, możemy zepsuć. My trochę łamiemy ten schemat, chcemy eliminować i właściwie kruszyć te przeświadczenia, które wyciągane są z nauczania takiego stricte akademickiego. Możemy pracować, są techniki, które są wdzięczne, są techniki, które będą tkliwe w odczuciu dla pacjenta, natomiast nie są niebezpieczne. Trochę tak samo jest też z Jamą Brzuszną, gdzie ja przynajmniej pamiętam jakby ze swoich doświadczeń nauczania, że tam nie za bardzo, bo zepsujemy. Bo możemy coś zaburzyć. Pojęli to pęknie, pęknie z niewiadomych przyczyn. Natomiast y, odcinek szyjny jest rzeczywiście kruchym takim obszarem. Natomiast mając podstawę z y, masażu tkanek głębokich, już i tak kursanci dostają dużo pod kątem tego, jak pracować, w jaki sposób można sobie działać z tym odcinkiem, a my to uzupełniamy o zrozumienie biomechaniki, która jest niezwykle złożona w odcinku szyjnym. Y, omawiamy sobie w elementach wideo anatomię palpacyjną, anatomię topograficzną. Więc pokazujemy, gdzie leżą odpowiednie struktury, jak je znaleźć. Mówimy bardzo też dużo o malformacjach, o jakichś anomaliach w odcinku szyjnym i jak to różnicować. Więc to nie jest takie szkolenie, gdzie no, mamy trzy techniki, pokazujemy trzy techniki, jak pracować, radźcie sobie. To jest kompleksowe ujęcie, gdzie rzeczywiście staraliśmy się to stworzyć tak, żeby to było pełne, zgrane i żeby... Jak najwięcej elementów mogło być w tym rzeczywiście uwzględnione. I to, co Krzysztof powiedział, e, skrypt sześciodniowy ma 100 stron, i tu mamy skrypt, który ma 100 stron, i jest skryptem na jedno, jeden dzień szkoleniowy, właściwie warsztatowy. E, warsztatowy tak? mówimy, tak, bo to jest szkolenie hybrydowe. Przypominamy dwa. Dni szkoleniowe, jeden online, drugi e, praktyka stricte i nawet nam fajnie wyszło, bo mieliśmy okazję pracować sobie od 9 do 19.30, więc to taki pełny dzień. E, ludzie jednak nie byli zbyt przebodźcowani, chociaż praca z odcinkiem szyjnym tak. to jest praca, która może wpłynąć na pracę naszego układu nerwowego. Natomiast dali radę, my byliśmy dumni sami z siebie, ale też z naszych kursantów, że e, poradzili sobie i rzeczywiście grupa duża, grupa zadowolona, e, udało się. Więc na pewno, jeżeli jeżeli macie obawy jakiejś pracy z odcinkiem szyjnym, nie czujecie się pewnie, chcecie to uzupełnić, no to serdecznie na pewno zapraszamy do nas na odcinek szyjny kręgosupa. Dokładnie tak jak to powiedział. Mega, czyli emtek <gry> idealny kurs na start, pewność siebie, technika, narzędzia do pracy. Jeżeli nie czujesz się do końca, odcinek szyjny, hybryda, jeden nocleg, to też wbrew pozorom rozwiązuje spory problem. No, i tak jak właśnie mówicie, nie? dużo problemów jest z tą taką yy, możliwością hybrydową tego szkolenia faktycznie eliminowanych, bo przyjeżdżamy sobie na jeden dzień, tak naprawdę nie mamy problemu z noclegiem, z jakimś przejazdem, czy na pewno mamy miejsce, w którym śpimy odpowiednio blisko, czy zdążymy, czy nie znamy komunikacji, tylko faktycznie, robiąc ten dzień hybrydowy, przyjeżdżamy z tą wiedzą sobie na dzień praktyczny. Cały dzień mija, jedziemy do domu z nowym warsztatem, z nowymi doświadczeniami, z nową wiedzą. Tak jest. Mieliśmy nawet okazję na kursie z odcinka szyjnego mieć kilka osób z Białego Stoku i rzeczywiście przyjechali nad ranem, trafili na szkolenie, zrealizowaliśmy całe szkolenie. Uśmiechnięci z certyfikatem w ręku wrócili do siebie, więc teoretycznie cały jeden dzień zajęło im tylko i wyłącznie to, aby się wyedukować w odpowiedni sposób z pracy z odcinka szyjnego. Oczywiście wcześniej, Wcześniej też musieli być przygotowani, bo my chcielibyśmy tylko nadmienić, że ta praca e, hybrydowa wiąże się z tym, że mamy jeden dzień, gdzie się widzimy, ale jest też jeden dzień wideo e, i to jest dla nas bardzo ważne, ponieważ jest to pewnego rodzaju w, rodzaju wyrównanie Skąd i my to traktujemy trakt do tego, żebyśmy mogli zaczynać potem dalsze rzeczy na, na samym kursie, no bo no nie ma jakby tyle czasu, żeby dawać podstawy, więc te podstawy są wrzucone online, a te rzeczy, które są praktyczne, no to już bardzo mocno je wykorzystujemy na, na tym spotkaniu warsztatowym. I to jest coś nietypowego i wyjątkowego, jeżeli nie mieliście okazji korzystać z takiej formy edukacji, to my zapraszamy nawet jako budowanie pewnych doświadczeń, na podstawie których dalej będziecie mogli sobie oceniać, czy warto, czy nie, chociaż my wiemy, że warto. warto. Jak najbardziej. Dobra, czyli mamy tą taką ścieżkę terapeuty, powiedzmy omówioną. Ktoś, kto dopiero tak naprawdę zaczyna pracę z ciałem, trafia na mazar tkanek głębokich. Jeżeli chce się rozwijać bardziej w stronę analizy posturalnej i takiego, nie chcę użyć słowa kompleksowego, bo dużo szkoleń jest faktycznie kompleksowych, ale pójść mocno w postawę. I w emocje mamy zaawansowany masaż tkanek głębokich. Jeżeli ktoś chce się rozwijać bardziej w kierunku trochę wizeralnym, już emocja, energetyka, jak najbardziej nit mhm. i zagospodarowanie tego obszaru ruchowego. Na którym neurotrening z Markiem jak najbardziej się tak. dobrze sprawdza. Nie zapominałbym tu jeszcze o Marcinie i kwestiach narzędziowych, bo te narzędzia Marcina, jego autorskie narzędzie, rzeczywiście super będzie uzupełnieniem. Tak, jak tak. najbardziej. No w ogóle praca manualna z wykorzystaniem czegokolwiek, co nie jest tylko dłonią. kciukiem, dłonią, no to duże ułatwienie w pracy i to w sumie człowiek na początku o tym nie myśli, jakoś tego nie docenia. Ale jak zaczyna coś robić, no to, to jednak fajnie dbać o te ręce. Tak, no wiesz, no bo po prostu ręką nie zrobisz wszystkich rzeczy, a jednak to narzędzie umożliwia tobie wiesz, głębszą taką penetrację w tkankę, silniejszy odczyn, więc tak naprawdę jeden ruch zapewnia tobie trzy ruchy ręką czasami, nie? Więc więc to też jest jakby tak. istota. No, ręka ma swoje limity. Tak, tak, a wiesz, a ja to mówię właśnie głównie do, do osób, które chcą pracować w sporcie, bo tam jednak no, no musisz więcej pracować, nie? Jest ta praca bardziej intensywna. No więc to narzędzie po prostu zapewnia tobie tą opcję, że no nie męczysz dłoni, a jednocześnie ta praca jest dosyć intensywna. Jest to też inny bodziec, Dokładnie. który da też często inny efekt, może bardziej pożądany w niektórych przypadkach. Dobra. Słuchajcie, pamiętajcie też, że w momencie, kiedy wy oglądacie ten materiał, my jesteśmy w trakcie przeceny na kursy stacjonarne. Na ten moment, na dużą większość. Kursów jest minus 10%, więc jeżeli chcecie skorzystać, pójść na MTG, pójść na kręgosłup przyjny, pójść na y, narzędziówkę. Jak najbardziej wszystkie te kursy są teraz na promocji. Pewnie będą jeszcze przez półtora tygodnia, więc do przyszłego piątku warto się y, zainteresować tym. Dobra. Mm. Myślę, że w sumie powiedzieliśmy o dużej ilości rzeczy. To odnośnie tej twojej promocji, jeszcze o której mówisz, bardzo fajna sprawa, wiesz, też są opcje dofinansowania, opcja, żeby zapłacić ratalnie. Jak najbardziej więc... wszystkie kursy można u nas wziąć w dofinansowaniu, czy to z Urzędu Pracy, czy z Bazy usług rozwojowych, wszystkie kursy możemy też wziąć na raty bankowe, więc jeżeli płatność w sumie całości jest y, za dużym wysłaniem, albo problematyczny na ten moment, nie trzeba z tym zwlekać. Mamy też takie możliwości, że jednak, no mimo wszystko jest to duże udogodnienie. Tak, no staramy się wychodzić do tych ludzi, y, którzy po prostu chcą, a jednocześnie żeby mieli też jakieś mo mo możliwości manewru, nie? Pewnie. Super, dobra. Dzięki chłopaki za tą Dzień, rozmowę. Dziękuję. Mam nadzieję, że widzimy się następnym razem w jakimś materiale. I co? Ja bym tylko dodał, że jeżeli Wam się podoba takie zestawienie w tym zespole, to po prostu zostawcie po sobie jakąś informację tam na dole w komentarzu. Zostawcie jakieś uwagi, ewentualnie rzeczy, które chcielibyście, abyśmy mogli poruszyć przy okazji być może następnego spotkania. Dokładnie. Zostawcie na YouTube suba, lajka, i dzwoneczek. komentarz, kliknijcie dzwoneczek. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Cześć.